Dziękujemy, dziękujemy, wystarczy, naprawdę, naprawdę nie trzeba. Dzień dobry, my nazywamy się Make Life Harder. A to jest Make Poland Great Again. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy. Oj, będzie. Nie będziemy Państwa zanudzać ZUS-em, szczepionkami czy jakimś innym gównem. W dzisiejszym odcinku zrobimy Q&A, czyli Questions and Adventures, czyli Państwo zadajecie nam pytania, a my na nie odpowiadamy. Będzie tak, super śmiesznie i bardzo zabawnie. I gdzie są pytania, tu Rafał? Już mamy pytania. O, tam są pytania. Tu były, ale się schowały. Ja już jestem totalnie rozbawiony, a nawet nie zaczęliśmy. No, tak nie tak nerwowo. Łukasz Gajowniczek pyta. Są ostre rogi, sobie palce zaraz obetniesz. Łukasz pyta, za ile się sprzedaliście Michnikowi i czy było warto? Sprzedaliśmy się za bardzo dużo pieniędzy. Czy było warto? Tak i nie. Nie, bo Adama widzieliśmy raptem dwa razy, a miałem inne wyobrażenia tej pracy. Myślałem, że Adam będzie z nami w pokoju i będzie nam pomagał pisać. Się okazało, że nie. Ale no tak, bo jesteśmy bardzo bogaci. Tak, i gdybyśmy te pieniądze, które zarabiamy w Agorze, wydali na przykład na co? Na gruszki, to ty byś nigdy tego nie uniósł. Aha. Jasiu Grabowski pyta, czy bolało, jak spadliście z nieba? Jasiu. Kuba Kotarba pyta, w którym momencie się skończyliście? Moim zdaniem skończyliśmy się po naszej pierwszej wizycie w Dzień Dobry TVN. Także do tamtego momentu jeszcze była jakaś energia, potem już było tylko gorzej. Kolejne pytanie, Aleksander Lenkiewicz pyta, czy jeśli stanę na szynach i złapię się trakcji, to pojadę jak tramwaj? Tak. Szymon Zadurski pyta, być czy mieć? Miedź? Jak miedź. Jak miedź? Jak rura z miedzi. No to Szymon oczywiście mieć. Mieć, zawsze mieć. Bo nie ma takiego pierwiastka jak być. Nie ma. Hanna Mikola pyta, który komunistyczny przywódca najlepiej rządziłby Polską i dlaczego? Mi się wydaje, że Leszek Miller. Nie dość, że nie posadzili go za aferę Rywina. Przeżył katastrofę helikoptera. I jeszcze przeżył Magdalenę Ogórek. Michał Zwolak pyta, czemu Dudka na mundial nie wzięli? To jest dobre pytanie. Dlaczego Dudek nie pojechał na mundial? Otóż, Michał... Mam dla Ciebie lepsze pytanie. Dlaczego Majdan pojechał? Ajsza Myszkowska pyta, daleko jeszcze? No, myślę, że dopiero zaczęliśmy. Jak to jest być obrzezanym, Rafał? A wiesz, spoko. Spoko, jest po prostu chłodniej. Jest taki przewiew przyjemny. Możesz na imprezach tak, wiesz, towarzystwo zaskoczyć czymś. Tak zwanym wiatrakiem. Party trick, tak zwany wiatrak. Mhm. Karolina zaskocz pyta, czy będzie kolejna książka MLH? Proszę odpowiedź. Odpowiedź jest oczywiście taka, że tak. Tylko, że ona już wyszła, Karolina. Że nasza druga książka to jest tak naprawdę trzecia książka. Bo drugie jeszcze nie napisaliśmy, ale wzięliśmy zaliczkę. Marcin Schwarz pyta, ile to więcej niż jedno zwierzę? Foka. Paweł Mączewski pyta... Czy w brzuchu jest tlen? Tak, w brzuchu jest tlen. Jest. Ja mam często ten problem, że ludzie myślą, że jestem gruby, a ja po prostu za dużo wdycham, a za mało wydycham. I jak wypuszczysz powietrze, to wszyscy mówią, kurczę, Rafał, nie wiedziałem, że jesteś taki chudy. A faktycznie, no. Zaskoczyłeś mnie. Przepraszam. Przestraszyłem się. Rafał Piotr Michalczuk pyta. Jak smakować życie? Rafał, mój imiennik. Otóż Rafał, my, Rafały, powinniśmy smakować życia przez słomkę, żeby się nie zakrztusić, bo jesteśmy bardzo wolni i jak będziemy pić prosto z gwinta, to często można się udusić. Lidia Hoffman pyta, a w pośredniaku byliście? Otóż tak, Lidia, ja byłem w pośredniaku. Po studiach zarejestrowałem się jako bezrobotny. A ja nie byłem nigdy. Czuję, że to pytanie zadał Grzegorz. O i faktycznie Grzegorz Hanecki. Pytanie od mojej lepszej połowy. Jakiego lakieru do włosów używa Jakoba? No więc Jakoby nie używa żadnego lakieru do włosów, po prostu moje włosy się ustabilizowały, stres i starość jest najlepszym lakierem do włosów. Jakie ministerstwo przyjęlibyście z radością? Pyta Tadeusz Rodzynek. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bankiety, rauty, whisky, cygara, limuzyny, samoloty. Ja Ministerstwo Kultury, dokładnie z tego samego powodu. Tylko bez cygar. Limuzyn, samolotów, ale są też rauty. Wiem, bo byłem. Grzesiek Filip Ugurzęda pyta, czy wolelibyście walczyć z 40 końmi wielkości kaczek, czy z jedną kaczką wielkości konia? Ja bym wolał walczyć z 40 końmi wielkości kaczek. Ale czym byś walczył? Ale i pytanie, czy w zamkniętym pomieszczeniu, czy w otwartym terenie?
Karolina Shapiro pyta, gdzie kupujecie skarpetki? No, skarpetki kupujemy w H&M-ie, ja kupuję sześciopak, czarne zawsze i mam to mam z głowy na 5 lat. Ja chodzę po Wenecku bez skarpetek. Borys Czyżewski pyta, co powie tata? Co powie tata? No więc tata zazwyczaj mówi, no czy gdyby twoi koledzy rzucili się z mostu, to też byś się rzucił, guptasie, albo... Ledwo wstał i już przy komputerze. Odłóż ten telefon w końcu. Albo rozwodzimy się z mamą i będziesz mieszkał z dziadkami, ale to są... Wojtek Strzałkowski pyta, skoro pies poci się przez język, to po co mu pachy? Do gilgania. Adam Hughes pyta, czy papież lubi gumę Turbo Rzuć? Ale jaki papież? Prawdziwy papież, czyli papież Polak, jedyny prawdziwy papież, bardzo lubił podobno rzuć gumę Turbo. Benedykt nie lubił, a Franciszek też bardzo lubi. Beata Cielecka pyta, który odcinek MPGA był najlepszy? Beata. Zdania są podzielone. Zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że pierwszy, że był naszym opus magnum. Większość ludzi tak uważa. Większość tak uważa. Ja osobiście uważam, że najwspanialszy odcinek jest jeszcze przed nami. Tomasz Szpiner pyta, jak to jest być na smyczy Michnika? Otóż Tomasz, lepiej niż się wydawało, bo smycz jest bardzo długa, bardzo taka wyciągana. Także możemy biegać po korytarzach, zawijać się w krzesła, potem Adam nas musi rozplątywać. Kopa śmiechu przy tym wszystkim. I proszę Państwa, to było ostatnie pytanie. Jak widać, już nic tutaj nie ma. Zupełnie nic. Także dziękujemy bardzo. To był specjalny odcinek Make Poland Great Again. My się nazywamy Make Life Harder. I do zobaczenia za tydzień już w takim naszym normalnym, regularnym odcinku. Rafał, chciałeś coś jeszcze dodać? A ten odcinek będzie o 18 na gazeta.pl.